Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Rolnik z Małej Wsi. I pewnie dużo osób myślało, że ta seria już jest skończona, ale nic bardziej mylnego, oczywiście ją kontynuujemy, tylko jakoś tak nie mogłem się do niej zebrać, żeby ją nagrać. I co, zanim jeszcze zaczniemy, stawcie łapkę w górę oraz hashtag kukurydza, a ja przypnę wam serduszko. I powiem wam, że no jest trochę bieda na kanale, chciałem powiedzieć, na koncie, bo mamy tylko 3 stówy. Ale jak to powiedział taki kiedyś bardzo mądry człowiek, tutaj macie wstawkę. Kukurydza. Tylko kukurydza się opłaca. No właśnie, z racji, że kukurydza się opłaca, postanowiłem, że trochę będziemy w nią inwestować. Z racji, że mamy kombajn, to dokupiłem do niego taką oto przystawkę. Na początek, czekajcie, raz, dwa, trzy, czterorzędówka, tak chciałem się upewnić. Czterorzędowa przystawka, po co mi więcej do bizona, nie ma co go też katować, a z takim czymś sobie dam na spokojnie radę. Mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się troszkę odkuć i że już w pierwszym sezonie mi się zwróci. Zapłaciłem za nią naprawdę niedużo, bo zapłaciłem za nią chyba 4,5 tysiąca, ale no kupiłem ją trochę tam po znajomości, wie to o co chodzi. I jeszcze z taką umową, że kiedyś ten facet będzie chciał skosić kukurydzę, to ja do niego przyjadę i mu skoszę, mimo że to tam kilkanaście kilometrów ode mnie jest. O kurde, oczywiście nie bezpłatnie, tylko no wiecie, że przyjadę na usługę, że będzie miał do kogo się odezwać, taka umowa koleżeńska. I ogólnie to znowu nie było odcinków i szczerze to już mi się nawet nie chce chyba tłumaczyć, no ale żeby być z wami fair, to powiem co się stało. Stało się, nie wiem czy słychać po mnie czy nie, to, że jestem chory. Znaczy chory jestem od 2 dni, tak wzięło mnie bardziej wczoraj, a wcześniej już miałem dla was nagrywać, ale znowu ten pierdzielony, że tak powiem, komputer no się na mnie obraził i znowu jakieś problemy z nim były, kolejne 3 przeinstalowywania systemu. Nie wiem, zaczyna mnie denerwować, mam wrażenie, że to może być wina dysku i że pewnego razu już może mi nawet te przeinstalowywanie nie pomagać tego systemu, no nie wiem, trochę lipa. Najwyżej będę musiał coś zmienić, ale to też nie w tym miesiącu, bo w tym miesiącu mam za dużo planów, już co kupić, znaczy w tym, no najbliższe plany, bo chcę kupić nowe GoPro, chcę kupić GoPro 9 albo 10, używane, dlatego, że chcę zacząć fajne vlogi dla was w tym sezonie nagrywać, no będą fajne akcje nawet myślę, więc i fajne vlogi by z tego wleciały, poczekajcie. Tutaj trzeba tak ustać, żeby zdjąć ją z przyczepy. W tamtą stronę pojechałem siątko, co by ją przepalić, bo dawno nic nie było robione. Tutaj już, jak widzicie, obciążnik do zetora podpięty. No bo tak by ją gibało. Wrzucaliśmy ładowarko i to taką dość potężną ładowarko. I szczerze wam powiem, że ciężka ta przystawka jest, naprawdę. I ładowarko też nie mógł zbytnio, wiecie, wysięgnikiem do przodu. Bo też ją tam troszkę delikatnie odrywało, a ciągnik jest do takich spraw jeszcze bardziej, wiecie, niebezpieczny, czekajcie. Czy to się mu nagrywa, bo się zdenerwuje? O, nagrywa się, więc luks. Dobra, musimy sobie jeszcze rozpiąć od bizona. Dobra, pomału. O kurw, odchylają. Tylko odjechać i wiecie, opuścić i nic więcej ja tu nie będę robił. Kurde, tu obciążnik jakiś leży, bo naściągałem tych obciążników dlatego, że no właśnie się bałem, że będzie rzucać z torkiem, ale jakoś tam się pomału udało. Dobra, tu się bizonem myślę, że zawróci. Nie mam takiej drugiej palety, bo bym sobie też na tę paletę odpiął tamten normalny header, byłoby go łatwiej wstawić. No ale zaraz zobaczymy, coś się ogarnie. Najwyżej jak nie, to na razie go odepnę, a potem się... O! Już mówiłem, ciekawe czy odpali, ale nawet tutaj... Nie musiałem się zbytnio starać i odpalił. Co? No ustawienie na szybko robione, bo chcę to dla was nagrać. No i właśnie trochę jestem... Ciężko mi się skupić po prostu, no bo jestem chory. Tyle co teraz stałem właśnie z łóżka, żeby dla was nagrać, bo tak to cały dzień przeleżałem, praktycznie 2 dni. Wczoraj jeszcze... No nie, w sumie dzień, no bo wczoraj jeszcze byłem w szkole. I powiem wam, że wysiedziałem 4 lekcje i stwierdziłem, że to bez sensu, bo... No to była męczarnia siedzieć, wiecie jak to jest, jak jesteście chorzy, musicie siedzieć na lekcjach, nie? Szczególnie, że no nos mi się strasznie zatyka, ciężko mi oddychać i tak dalej. Kurde, ile obornika mamy, trzeba będzie jakiś rozrzutnik kupić. No mam nadzieję, że ta kukurydza się opłaci, tak jak mówił właśnie na początku w tej stawce i świętej pamięci. Kurde, nie pamiętam jak on...
Mostowiak, o, Mostowiak, tak? Tylko jak on się nazywał, to dokładnie nie pamiętam. I dobra, bo... No właśnie. Zapomniałem, że farming nie jest aż tak realny, że trzeba przewody odpinać ręcznie. Zapomniało mi się. Dobra, tu cofniemy. No i mam nadzieję, że ta przystawka jest gotowa do zbioru. Ogólnie też była pod bizonem, też pod rekordem, tylko że był to niebieski kombajn, więc była pod kolor tamtego. Ale tam nie musi się zgrywać, kiedyś się najwyżej przemaluje. Chociaż myślę, że to będzie fajnie wyglądać, że header innego koloru. Będzie taki bizon brązowy w sumie, taki czerwonawo-brązowy. Przystawka niebieska, kukurydza już teraz na jesieni to złota. Dobra. Czekaj, to tu coś zapinać trzeba, czy nie? Nie, tu chyba wszystko będzie już git. Dobra. No, zrobimy testa sobie. Chodzi. A czekajcie, bo to pasami spięte, a ja to wziąłem. Dobra. Wyłączę, bo zaraz mnie wciągnie i będzie. Kurde. Tego nie przewidziałem. O. I jest git. Odpięłem pasy. Dobra. Jeszcze raz. Trzeba go przepalić. No ale co, chyba bez zbędnego gadania pogasimy sobie sprzęty tu i lecimy wytestować. Kukurydza już jest gotowa. A, też jeszcze zanim pojedziemy, zgasimy sobie, ale zrobimy tak. W sumie siątka. Siątkę i tak trzeba będzie zaprowadzić. Dobra, mam cicho dźwięki i no. Zamkniemy sobie, bo to trzeba będzie podstawić przyczepę. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że... Czekajcie, no oczywiście raz działa, raz nie działa, o lux. Powiem wam szczerze, że z kukurydzą mam nadzieję, że sporo kasy zarobimy. I chciałem wam powiedzieć, że jeszcze tutaj pryzmę do odkrycia. No jak widzicie, ładnie sfermentowało. Jeszcze pojeździłem wtedy, zanim to przykryłem i naprawdę kiszonka fajna. I teraz właśnie jeden z takich pierwszych zakupów to będzie właśnie poszowóz też. Może na młodego rolnika czy coś bym się postarał, chociaż miała być obora. No ale nie wiem, czy nie lepiej najpierw kupić poszowóz, żeby ta wydajność wzrosła na gospodarstwie z tych krów. No bo co z tego, że je oborę wybuduję, a poszowozu nie będzie. Taczkami to będzie ciężko ciągać. Na paszowóz by się przydał, by się normalnie już paszowozy mieszało, wydajność byłaby większa. Bo taką jak kiszonkę luzem wsypię, no to i tak za dużo mi to nie da. A właśnie tak jakbyśmy sobie ładny TMR-ek przygotowali, to byłoby luks. I też, kurde, no tak będzie na styk, bo patrzcie, że z prawej strony troszkę wystaje nawet te koło. No ale może... Ja nie, to będziemy po prostu kosić. Tu nie, dobrze jest, bo będziemy od tej strony... z rurą jeździć, więc będzie git. Szczerze wam powiem, że nie wiem, czy nawet większa przystawka by nie mogła do tego bizona być. Bo to chyba do 56 bardziej, ale może... No nie wiem, chłop kosił rekordem, więc i tutaj na pewno będzie z rekordem szło. O, tu jakie chwasty wyrosły już po tej kukurydzy. Po tej, co skosiliśmy. Dobra. Teraz jakoś tak trzeba tutaj zrobić testa. Się ładnie wciąć. No wiadomo, to jedno żarnówko to jakoś tak nie wszędzie idealnie jest. Ale jakoś pomalutku. Też pytacie, kiedy sąsiedzi. No i ja szczerze powiem, że nie wiem, kiedy sąsiedzi. Ja teraz tym bardziej, jak jestem chory, to ciężko się zgrać. Ja chcę, żeby ten odcinek był fajny. No nie wiem, jeżeli się nie uda z Hejstelem dogadać, to kogoś innego wezmę do nagrywek i tyle. Nie będę tam kogoś prosił, aczkolwiek to dopiero jak wyzdrowieje. Kurde, no tu zostanie rządek. Nie wyliczyłem, źle się trochę wbiłem, ale ten, w miarę tu idzie. Fajne jest to, że to oczywiście mieli już pod headerem. Czekajcie, to dobrze, to jest dobrze chyba. Nie, czekajcie, mieli to czy nie mieli? Nie wiem, tu może coś się zbugowało. To chyba powinno inaczej wygląda. A może nie, może jest i dobrze. Czekajcie, aż zobaczę sobie. Nie, no dobra, jest inna tekstura, no. Dobrze jest. Myślałem, że coś się bugowało, no bo tu wiecie, tu
Sieczka jest oczywiście, to powinna inaczej wyglądać. No dobra, inaczej wyglądać, tylko po prostu przez te chwasty nie było widać. Jestem ciekawy, jak to sypie. O Jezu, jak tu się szybko z tego kurzy kombajn. No niestety, trochę pojeżdży i nie będzie nic widać. Ale jakoś tam... Myślę, że z dobre 2-3 dni będę te pole mucił bizonem. No ale co zrobisz? Mam nadzieję, że się zwróci chociaż. Coś tam mamy w środku? Oj, kurde, nie za dużo, wam powiem. Nie, no ale myślę, że na pewno się zwróci. No kukurydza to dość dobrze plonuje. Więc powinno być tak, że sobie troszkę zarobię. Czekajcie, zrobimy tak i ja sobie tu ustawię na 21, żeby to tak fajnie wyglądało. O, kojarzy mi się, nie wiem czemu, taki widok, właśnie ten kombajn i w ogóle. To był troszkę inny, co prawda, ale jest na kanale, chyba nie ukryty, film z Bolusiowa jakiegoś. Wzorowany na podobnym filmie od Bolka, tylko że z LS-a 11 albo 13, a ja przekonwertowałem wtedy do 17. Jak komuś się nudzi, to możecie znaleźć ten film. I to jest taki film, wiecie, pod muzykę i w ogóle, i tam właśnie na dwa pizony sobie muciliśmy. A ile to lat temu już było, jak to 17? Czekaj, to chyba 17. Nie no, 17, bo już w 19 to ja normalne odcinki robiłem. Z tego co pamiętam. O, już ja te YouTube to się bawię tyle lat, że to szok. A dalej, jak widać, no. Znaczy nie powiem, że efekty są umierne, bo czasami naprawdę fajne wyświetlenie mam. Aczkolwiek mogło być lepiej, wiecie co? Trochę sobie podgłośnie. Przesadziłem. Troszkę, żebyście słyszeli. Myślę, że będzie git. Ciężko teraz z tą głośnością, bo na jednej serii mamy maszyny takie już troszkę lepsiejsze, tak jak tu. Na jednej serii mam takie jeszcze w miarę, a na ojcowiździe mam Władimirca i tego papaja, który to się dość głośno drze. Jest ciężko. Ale co zrobić? No może będą jakieś dwa odcinki z kukurydzy, zobaczymy. Bo to jesień, może wiecie, może będą jakieś zakopywanie się czy coś. To jakiś odcineczek będzie też, zobaczymy. Wszystko się okaże. O kurde, no i jednego nie wziąłem. Ale raz dookoła i zbiornika nie będzie. Troszkę bieda, myślałem, że będzie lepiej. Mogłem się w sumie przeciąć, bo tak dookoła jeździć to też tak średnio. Dobra, tutaj sobie cofnę jeszcze. Mogłem się przeciąć, a to tak się kurczyło po prostu i po słońce, dlatego teraz z tej strony będzie lepiej. O, teraz możemy sobie w kabinie pojeździć. Co, źle wjechałem? Kurde. Cofniemy. No nie ma co za dużo zostawiać tego na polu, bo to no wiadomo, każda kolba to powiedzmy nawet niech będzie 2 złote, co nie? Czy tam nawet 50 groszy, ale to zawsze warto, żeby było niż nie było. Ogólnie też jutro są to strajki rolnicze, w sensie jak wy to oglądacie, to dzisiaj. No i trochę żałuję, że jestem chory, bo miałem jechać, może coś dla was ponagrywać. Ale że wyszło tak, że jestem chory, no to no mimo wszystko jakoś to zdrowie jest dla mnie ważniejsze, chcę jak najszybciej wyzdrowieć, bo to jak kiedyś, jak byłem mały, to lubiłem sobie w tym łóżku poleżeć, to teraz taka mnie nerwica bierze, jak muszę leżeć. Jakoś tak nie lubię. No ale tak jak na przykład dzisiaj cały dzień przespałem, to jeszcze tę miarę, ale jak się potem leży, ogląda tego TikToka, już na tym TikToku nic ciekawego nie ma, to jest masakra. Musimy sobie pewnie ze zbiornik i będę kończył. No to tutaj nie ma... O, właśnie o to mówię. Nie ma sensu jakoś przedłużyć tego odcinka, dlatego że no i tak tego całego pola nie skoszę. Myślę, że może nawet jakiegoś streama jutro się odpalę. W sumie wieczorem może coś dla was. Jakby był dobry internet, byśmy sobie postreamowali. Jak i tak siedzę w domu, to czemu by nie. Ale się zobaczy wszystko. A w ogóle ile ja tu mam odcinka? 14 minut, to jeszcze chwilka. No chcę przynajmniej jeden zbiornik nakosić. Jeszcze sobie nakoszę i fajnie by było, żeby to jechać. Znaczy jechać, no przyjechać tu ciągnikiem i to opróżnić. Dobra, wyłączymy sobie na chwilę. O, podłokietnik mi się właśnie zepsuł, nie? Dobra, działa. Czekajcie, jakoś tak obok tego słupa fajnie by było się przeciąć. Zaraz zobaczę jak. No nie chcę raz przy razie jeździć. Wolałbym
O, powiedzmy, że tak. Tutaj do przecięcia to ze środka. I lecimy. O, ale sobie źle wybrałem, bo w tą stronę gorzej widać. Ale jakoś tam mniej więcej widzę na środku ten rządek. Widzę czy nie widzę? Widzę. Kukurydza, no tutaj coraz fajniej, bo coraz większe maszyny i chciałbym, żeby w końcu tu jakaś nowa maszynka, w sensie taki wiecie, jakiś nowy ciągnik czy coś, no ale to jeszcze na pewno nie sezon, nie dwa, nie trzy. Najpierw mam tak, maszyny do zielonki, rozrzutnik muszę kupić w tym sezonie, to może wypożyczę, obora, paszowóz, jeszcze tu dużo pieniędzy potrzeba, żeby tu się rozwinąć na tej serii jakoś fajnie, ale no odcinków już z niej jest dość sporo, aż zobaczę, który to właśnie odcinek dzisiaj jest, bo to będzie pewnie... Kurde, koło 50-60. No ale ta seria jest kontynuowana już kilka miesięcy. Fakt, że raz rzadziej, raz częściej. Ale praktycznie cały czas gdzieś tam na serii się, na kanale się przewija. Ostatnio była też kukurydza, 49 odcinek. To ten jest równo 50. Ty to rocznica w sumie. Połowa do setki. Ciekawe, czy będzie 100 odcinków. Miałem jeszcze chyba żadna seria na moim kanale, chociaż ojcowizna pierwsza. W sensie no, ojcowizna w 19, pierwsze, ile miał odcinków? Bo jeszcze żaden chyba film na moim kanale seria 100 odcinków nie przebiła. Ojcowizna FS 19. O, sobie zobaczymy. 41 filmów jest dodany, 38, 42. O, 2 razy 42 jest, to widać, że bardzo dobrze ten... No też coś koło 50, ale 100 na pewno nie było. No, coś koło 50, bo niecałe 50. Ale no, to będzie rekord, myślę, że w sumie fajnie. Też jakoś się giga nie rozwinęliśmy, w sensie nie ma już jakichś wielkich maszyn, ale jest tak ciekawie. No ale pomału się tu rozwijam. Właśnie się skupiłem na tym, żeby tu robić takich... dużo innych rzeczy, czy czasami sobie coś tam wypożyczę, czy coś. Jakąś maszynę, a co, czemu to tak zwolniło? To się tak wolno nie jechał. Może się kończy bizon. Jak się zatrzy w kukurydzy, to się zapłaczę. Jak kupiłem przystawkę, będę musiał jeszcze brać kogoś na usługi. Normalnie załamałbym się. A, tutaj się coś włączyło. 88%. To akurat jeszcze chwilka. Do końca dojadę? No nie wiem, czy dojadę. Ale czemu to tak spowolniło? Szybciej chyba jechał, nie? Tak mi się zdaje. Włącz, pokaż słomę. Ty, mogę słomę włączyć? Nie, nie mogę. Myślałem. A jest jakiś mod, że można włączać. Dobra, wiecie co? Ale ja już mimo wszystko i tak skończę. Do następnego odcinka. Cześć i pa, pa. Siemanu!